Nazywam się Martyna Kowalczyk, a to jest program Łódź po kolei. Wracamy na plac budowy tunelu średnicowego, bo tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Faustyna, mniejsza maszyna TBM, wydrążyła już pierwszy niemal kilometrowy tunel i przebiła się przez ścianę komory przy Odolanowskiej. A to był naprawdę spektakularny moment. Po tych wielu miesiącach mamy taki poważny etap za sobą. Jest wydrążony i wybudowany pierwszy tunel, który połączy Łódź Kaliską z tą komorą tutaj rozgałęźną na ulicy Odolanowskiej. Bardzo się cieszymy, bo to chyba też warto podkreślić, że ta nasza praca najczęściej jest trudna, żmudna i rzadko kiedy przynosi takie spektakularne efekty, ale ten moment, gdy tarcza przebiła i się pokazała, i to był bardzo dla nas radosny moment. Teraz w najbliższych kilku tygodniach te prace będą wykonywane i tarcza rozpocznie wdrążenie w przeciwnym kierunku. Potem wykona jeszcze oprócz tego kolejnego tunelu dwa dodatkowe, także będą w sumie cztery małe tunele. Po drodze mieliśmy linię kolejową, drogę krajową 91, tunel ściekowy, więc bardzo ważne infrastruktury podziemne, więc nic się nie stało i dla nas to było priorytetem. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy maszynę do następnego kroku. My przeniesiemy ją, tak jak widzimy tutaj po naszej lewej stronie, na piętro wyżej, gdzie pojedziemy w kierunku Żabieńca za niecałe dwa miesiące. Został ściągnięty specjalny dźwig, żeby całą tą maszynę, która waży w całości 1100 ton, podnieść jednak te 1,20 m do góry, wyremontować w międzyczasie i otworzyć następny szlak do drążenia. Ten najtrudniejszy odcinek, który będziemy znowu musieli mijać w osi 21 w kierunku Żabieńca, będziemy przejeżdżać górą przez ten trzeci przystanek, jak my to mówimy roboczo, przystanek Łódź Koziny. Będziemy chcieli przejechać też tak, to będzie też spektakularne, bo jednak po wierzchu tą naszą maszyną, czyli te najgorsze 150 prawie metrów tej najtrudniejszej geologii, która była bardzo zmienna, gliny, piachy, bardzo takie ubite, twarde i duże kamienie, które napotykaliśmy. Będziemy chcieli przejechać górą, tak żeby zoptymalizować ten czas wykonania tunelu. Koordynacja, precyzyjna informacja, kiedy i w jakim miejscu jest maszyna i w jakim się znajdzie, rzeczywiście jest jakby non-stop. Wspomaga nas oczywiście technologia i jest to non-stop uaktualniane dla operatora maszyny, ale też dla geodetów i dla wszystkich projektantów, którzy śledzą jej przebieg. W tym wypadku kilka minut jeszcze przed przejściem maszyny przez ścianę wiedzieliśmy, że jesteśmy w tolerancji milimetrowej, zarówno w pionie, jak i w poziomie. To umożliwia nam oprogramowanie, które było dostarczane przez specjalistyczną firmę razem z maszyną. Wraz z postępem i dużej, małej tarczy po prostu uczymy tej podziemnej łodzi, bo tak to trzeba ująć. Jesteśmy sami będąc troszkę też w łodzi podwodnej. To oznacza, że ta nauka jest nie tyle zaskoczeniem, co rozpoznawaniem tych warunków geologicznych i podwodnych, bo jesteśmy też cały czas pod wodą łodzi. Musimy to robić bardzo bezpiecznie, nie możemy tego robić na hura ani za szybko. Chcemy, aby łódzki węzeł aglomeracyjny był drożny, żeby stacje były ze sobą połączone, żeby zostały dobudowane nowe przystanki, żeby można było korzystać z polskiej kolei w aglomeracji łódzkiej, w Łodzi, w sposób komfortowy, przewidywalny i bezpieczny. Kończymy pewien etap, za chwilę zaczyna się następny, a w końcowym rozrachunku chodzi o to, żeby wybudować tunele, położyć infrastrukturę torową, systemy bezpieczeństwa, no a na końcu uruchomić pociągi. Tunel drążą dwie maszyny. Ta większa, czyli Katarzyna, pod ziemią pokonała już około 500 metrów. Jesteśmy w tej chwili po drugiej interwencji hiperbarycznej, czyli przygotowywaliśmy się do tego wejścia pod miasto bez interwencji z zewnątrz.
Te interwencje zakończyły się sukcesem. Maszyna wykonuje codziennie 12 metrów i zbliżamy się do Polesia. Chcemy jeszcze w marcu osiągnąć przystanek Polesie. Na łodzi fabrycznej przygotowujemy się do przyjęcia tarczy, czyli będziemy też mieli ten spektakularny moment, że dojedziemy tam do czoła stacji Łódź Fabryczna. Tam koordynujemy swoje prace ze spółką CPK, która przygotowuje kolej dużej prędkości w kierunku Wrocławia i Poznania. Ta komora w tej chwili jest wspólnie opracowywana, tak żeby skoordynować pracę. Tu priorytetem dla nas oprócz terminu, żeby jak najszybciej ta inwestycja się skończyła, to jest bezpieczeństwo i żeby jak najmniejszy był wpływ na kamienice w mieście. Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. To jest ponad 1 200 000 000 zł, jeżeli chodzi o inwestycje w ten tunel, ale jeżeli spojrzymy na cały łódzki węzeł kolejowy i również inwestycje w stację kolejową Łódź Fabryczna, to te pieniądze wynoszą już ponad 2,5 miliarda złotych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat inwestycji w infrastrukturę transportową w Łodzi. W tej chwili szczególnie wspierane i promowane są również inwestycje w transport szynowy. Pociągi, tramwaje, kolej. Kolej, która jak wiadomo nie zanieczyszcza powietrza. Kolej, która jest bezkolizyjna i nie powoduje korków. Kolej, która jest po prostu lepszą alternatywą, szczególnie na terenie aglomeracji, do zakorkowanych ulic. Wszystkie najciekawsze informacje z placu budowy tunelu średnicowego znajdą Państwo w programie Łódź po kolei. Dziś to wszystko. Do zobaczenia.